Film powstaje przy współpracy z firmą Piskadło Budownictwo, której specjalizacją jest budowa stanów surowych budynków, w szczególności w konstrukcji żelbetowej. Firma posiada bogate zaplecze sprzętowe i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Oto jeden z pomocników przy pracach żelbetowych, żuraw dolnoobrotowy Cattaneo CM90S4, 41 metrów wysięgu oraz 4 tony udźwigu. Cześć, w tym materiale zapoznam Cię z wszystkimi pytaniami z obsługi techniki codziennej na egzaminie państwowym z Urzędu Dozoru Technicznego, na obsłudze urządzenia żurawie wieżowe i szybko montujące, które również dają Ci możliwość obsługi żurawi tzw. szynowych. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. W tym pytaniu egzaminacyjnym będziesz musiał zwiatrować urządzenie, czyli zwolnić hamulec obrotu po to, aby urządzenie było przygotowane już do pozycji postoju, czyli do zakończenia pracy. Więc robimy to oczywiście zawsze na zakończeniu pracy. Jeżeli chcemy to oczywiście zrealizować, to pamiętajcie, że na haku nie może zostać nic, czyli nie może zostać ani zawiesie, ani żaden ładunek. Wobec tego my sobie opuścimy ten hak, zdejmiemy zawiesie, podniesiemy hak w skrajną pozycję górną i oczywiście zblocze damy jak najbliżej naszej kolumny. Czyli demonstrujemy, załączamy sobie urządzenie, opuszczamy hak na dół, tak żeby było nam wygodnie zdjąć to zawiesie. Podnosimy zblocze do góry. Skrajne położenie. I zblocze, czyli wodzak ze zbloczem, będziemy kierować oczywiście jak najbliżej da się do kolumny obrotu. Ruchy kojarzone możemy wykonywać. Pamiętajcie, że ruchy kojarzone są to dwa ruchy jednocześnie. Jeżeli jesteście w stanie zapanować nad takim ładunkiem, nie ma problemu. OK. Zobaczcie, że jestem w skrajnym położeniu. W tym momencie, żeby wejść w strefę niebezpieczną, musimy rozłączyć urządzenie. Wyłączamy stacyjkę, wchodzimy w strefę niebezpieczną, żeby przygotować urządzenie do wiatrowania i wiatrujemy. Przed wiatrowaniem powinniśmy rozłączyć urządzenie, czyli główny wyłącznik prądu, ponieważ tak zostawiamy oczywiście urządzenie na wyłączeniu zasilania, jeżeli już kończymy pracę. Wiatrujemy urządzenie, mamy dwa piktogramy. Te dwa piktogramy będą nam mówić o zaciągnięciu bądź zwolnieniu hamulca. Wobec tego w prawo jest to hamulec zaciągnięty, który służy oczywiście do wykonywania pracy, a w lewo będzie to hamulec zwolniony, zluzowany, czyli będzie to tak zwane wiatrowanie. Więc w tym momencie muszę dźwignię przesunąć w lewo, odciągnąć hamulec i mamy już urządzenie zwiatrowane. W ten sposób zaprezentowaliśmy inspektorowi, jak należy wiatrować nasze urządzenie. Teraz urządzenie będzie swobodnie pracowało sobie na wietrze, obracając się zgodnie z kierunkiem wiatru. Nam tylko pozostaje oczywiście ewentualnie wyjść, zabezpieczyć standardowo miejsce, zabezpieczyć pilot w bezpieczne miejsce i to wszystko. Wobec tego pytanie mamy na egzaminie zaliczone. Jeżeli chcemy zluzować sobie ręcznie hamulec, czyli zwiatrować tak zwane, ponieważ nie mamy prądu w urządzeniu z jakiegoś powodu, no niestety, jakieś korki nam wywaliło czy cokolwiek innego, mamy możliwość zrobienia tego ręcznie. Wystarczy wyciągnąć zawleczkę, podciągnąć hamulec do góry i włożyć zawleczkę z powrotem. Dzięki temu mechanizm hamulca będzie całkowicie zluzowany i zwiatrowany, czyli tak jak mamy zakończyć pracę, czyli zostawić żuraw zwiatrowany. Więc tu jest akurat w tym żurawiu bardzo łatwe wiatrowanie. Teraz jak widzimy, żuraw ma zaciągnięty hamulec, wobec tego ja zwiatruję go oczywiście elektronicznie, ponieważ ta funkcja jak najbardziej działa w tym urządzeniu.
prąd mamy, więc nie mamy tutaj żadnego problemu. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli byście robili to oczywiście ręcznie, a potem chcielibyście to zrobić elektronicznie, no to trzeba tą blokadę odblokować, tak, żeby chodził nam siłownik do góry i na dół. Wiatrowanie żurawia musimy rozpocząć od rozłączenia urządzenia. Następnie przyciskamy guzik zielony od wiatrowania i mechanizm nam się odblokowuje. W tym momencie mamy żuraw zwiatrowany, czerwona kontrolka nam to potwierdza i następnie włączamy łącznik bezpieczeństwa stop, odcinamy prąd. W tym momencie żuraw mamy zwiatrowany. Żuraw powinien nam się układać ładnie z wiatrem, w tym momencie no, nie wieje wiatr, ale jeżeli by wiatr zaczął wiać, żuraw będzie się ustawiał zgodnie z kierunkiem wiatru.